No, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Noja, a to jest kolejny odcinek z cyklu naszej nowej serii najlepszych modów do wszystkich Total War'ów. No i tym razem uderzamy na dosyć odległy region, a mowa bowiem o Dalekim Wschodzie, a dokładniej o feudalnej Japonii, czyli Total War Shogun 2. No i dzisiaj chciałbym wam przedstawić modyfikację Expanded Japan, która oferuje nam aż 97 nowych prowincji oraz 101 nowych frakcji. No jest to mod, myślę, że dla tych graczy bardziej weteranów Shoguna, którzy już niejednokrotnie przeszli podstawową wersję gry i mają ochotę na coś lepszego, na coś bardziej, kurczę, rozbudowanego, co stawi im nie lada większe wyzwanie, a właśnie takowe wyzwanie myślę, że ten mod może oferować, no bo no nie oszukujmy się, sztuczna inteligencja szczególnie raczej nie należy do najprostszych, szczególnie na wysokim poziomie trudności, jakim jest na przykład legendarny. No więc możecie sami zobaczyć, jak te prowincje zostały pocięte, bo co ciekawe, Shogun 2 jest ostatnim Total War'em, w którym jest możliwość dla moderów edycji mapy kampanii. To nie tylko oznacza, że można, wiecie, inaczej rozmieszać prowincje, można także edytować kształt tej mapy, bo na przykład takowe zjawisko powstaje w modyfikacji, zdaje się, The Last Alliance. Jest to mod, który ma wgrać Śródziemie do Shoguna 2, więc będziemy mogli sobie w przyszłości te klimaty Władcy Pierścieni ograć, no i zdaje się, że to jest mod polskiej produkcji, także bardzo, bardzo fajnie. No ale niestety już później twórcy Creative Assembly nieco tym moderom skrzydła obcięli. No ale dobra, przechodząc do moda, no to słuchajcie, no mod jest cholernie naprawdę rozbudowany, bo zaznaczmy, że w podstawowym szczególnie dwójce było tylko 65 prowincji oraz 47 frakcji, zatem ta liczba została no praktycznie, no została podwojona w przypadku prowincji, prawie że potrojona. No i co? Też kilka tych frakcji, które doszły, są to frakcje historyczne, których faktycznie twórcy jako tako zapomnieli umieścić, ponieważ obecnie jest, zdaje się, ten taki czas Sengoku, bo w Japonii są to takie ery. Tam się era zmienia, zdaje się, co cesarza i tak dalej. Wiem, że teraz chyba w ubiegłym roku nowy cesarz albo nawet w tym roku jeszcze objął władzę, no i u nich się to nazywa bodajże restauracja, nieważne, ale wiem, że w tym czasie nie zostało w podstawowym szczególnie wszystkie te frakcje przedstawione, a ten mod nieco to uzupełniał, także wybierzmy sobie jakąś frakcję, załóżmy na środku gry, na przykład niech to będzie klan Oda, no i tak dla przykładu może weźmy w składzie trudny poziom, bo nie chcemy tutaj oczywiście grać. No i zobaczcie, słuchajcie, z tego co pamiętam, to w podstawowym szogunie ta liczba, bodajże trzeba było podbić 60 prowincji, a tutaj trzeba aż 135, także no to jest po prostu wow, to dla totalnych zapaleńców. Ja ogólnie odpowiadając na pytanie, uprzedzając pytanie, myślę, że Szoguna dwójkę nagram i co ciekawe, mam taki plan jeszcze w tym roku. Na pewno jednak to nie będzie na tym modzie, a bardziej na podstawce. Bo ja też tutaj zaznaczę, że gram na wersji angielskiej, ponieważ najprawdopodobniej wiele tych nowych aspektów nie zostało, no nie ma polskiej wersji, no i byśmy mieli puste miejsce, bo tak to działa w Total War, że jeśli coś nie jest przetłumaczone, to niestety, ale nie pokazuje się odpowiednik po angielsku w oryginale, tylko są braki. Znaczy się w Medieval dwójce chyba tak to właśnie fajnie działało, że można było robić takie spolszczenie na zasadzie, że czego po prostu nie przetłumaczyć, to pozostanie w oryginale, ale już w tych późniejszych, no trzeba wybrać ten język gry poprzez w bibliotece Steam, także nieco jest to problematyczne. No i następnie, co tam jeszcze odnośnie moda, ja tu jeszcze coś dodam, może wiecie co, skipnę sobie tą kasenkę, te napisy, bo to nie jest nam teraz potrzebne. No ale dobra, zobaczcie sami jak to wygląda, widzę, że troszkę też ogólnie optymalizacja została nieco nadszarpnięta, ale się totalnie temu nie dziwię, ponieważ no mod nam oferuje tak szeroki wachlarz możliwości podbojowych, że to jest totalnie usprawiedliwione. I też myślę, że mam dosyć wysokie ustawienia graficzne, zobaczmy w ogóle. O proszę, tutaj wszystko powłączane. A nie, to jest game settings, chwila, graphics. No, patrzcie, wszystko na ultra, no to ja na pewno musiałbym z tego zejść, bo jakkolwiek w mapie kampanii to by mi chodziło dobrze, ale myślę, że takie większe bitwy składające się załóżmy z po te 6-5 tysięcy po każdej ze strony już mogłyby być nieco bardziej problematyczne. No i powiem tak, no jak widzicie, te miasta są bardzo, bardzo blisko siebie, więc no jest też moc, w którym naprawdę trzeba uważać, bo załóżmy, że gracie mając jedno miasto i tu jest jeden wróg, a tu jest drugi. No i może to działać taki troszkę efekt takiego domina, że ty pójdziesz podbić go, a ten pójdzie podbić ciebie, nie? Potem ty pójdziesz jego osadę podbić i on znowu ciebie, więc to jest takie troszkę specyficzne odnośnie rozmieszczenia tych miast, ale naprawdę można fajnie się pobawić, bo no Shogun dalej ma te aspekty znane
klasycznie w dawnym stylu Total Warów, jak chociażby to, że można wyrobować jednostki bez potrzeby zwerbowania generała. No powiem tak, myślę, że więcej tam mówić kurczę nie będę na ten temat, no bo no co, no mod po prostu poszerza znacznie ilość frakcji oraz ilość prowincji. No i tyle, ja wyjdę do menu, no nie ma tutaj jakichś szczególnych, wiecie, nowych mechanik i tak dalej, po prostu jest cała w sobie rozgrywka znacznie rozszerzona. No więc cóż, możliwe, że ten materiał będzie znacznie krótszy niż pozostałe, chociaż myślę, że w przypadku Ancient Empires oraz Divided Impera w tamtych modach, które przedstawiłem, no to ten czas nieco przekroczyłem niż sobie planowałem, bo tak domyślnie chciałbym na każdego moda tak z dobre 15 minut przeznaczyć, a tam już ten czas się zbliżał w okolice 30 minut. No także co, nie, mogę tylko też powiedzieć, że zrobiłem już taki oficjalny, można powiedzieć, grafik i odcinki z cyklu najlepszych modów będą się pojawiały w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 12.00. Także ja w tym momencie pozostało mi was pożegnać. No i wiadomo, możecie ocenić film, jakiś tam komentarz, zostawić subskrypcję czy coś. No i słyszymy się we wtorek, czyli za po pojutrze. No, hej hej! Niech was tam, kurczę, nie wiem, Sengoku dobrze trzyma, na razie.